Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Wiem, że lubicie czasem absurdalne zestawy z LEGO Star Wars, więc dzisiaj pokażę wam jeden z nich. Mech X-Wing Luke'a Skywalkera. $195 elementów za 75 zł katalogowo, w Alto taniej, ale muszę powiedzieć, że jak na Star Warsy to przelicznik bazowy naprawdę wypada całkiem spoko. Mamy tutaj minifigurkę i mamy X-Winga w wersji mechowej. No właśnie, jak to dziwnie brzmi, tak też dziwnie wygląda. Zestaw prezentuje się w ten sposób i co ja mogę powiedzieć? Luke ma swój miecz świetlny, Mech ma swój miecz świetlny i z tego co widzę na odwrocie pudełka, to Luke chyba wylądował na Dagobah, żeby szukać Jody. Bo wiecie, wcale X-Wing nie wpadł do Bajora, tylko po prostu zamienił się w Mecha, bo tak naprawdę jest kumplem Optimusa Prime'a i pomieszaliśmy trochę uniwersa, co nie? Wiecie, ja nie podważam, że to jest udany czy nieudany zestaw. Ja po prostu zastanawiam się, kto u licha wpadł na pomysł, żeby gwiezdnowojenne statki zamieniać w roboty, w których siedzą bohaterowie z Gwiezdnych Wojen. Po prostu to brzmi absurdalnie, ale to może być całkiem fajny zestaw. Wiecie, pod kątem bawielności może być super, tylko po prostu to jest kompletnie porąbane, bo burzy nam całą Star Warsową koncepcję, bo o tyle, o ile mieliśmy wcześniej mechy, wiecie, dużego szturmowca, dużego Vadera i tak dalej, spoko, ale tutaj już wchodzimy w coś totalnie grubego. Chciałbym jeszcze zobaczyć R2-D2 w mechu w kształcie większego R2-D2 albo, no nie wiem, może Jawę w mechu w kształcie miniaturowego Sandcrawlera. No nie wiem, idźmy i otwórzmy pudełko. Naprawdę uważam ten model za dziwny i absurdalny, ale może w przyszłości pojawi się Czubaka w mechu w kształcie Sokoła Millennium, albo może pojawi się Vader w mechu w kształcie TIE Fightera. No, nie wiem, tak sobie myślę, ale wiecie, ja sobie teraz myślę, że rzeczywiście takie zestawy mogą się za jakiś czas pojawić i to już nie będzie śmieszne. A tak to wygląda z drugiej strony. Mamy mecha, który jest ustawiony w takim stanie spoczynku. Mamy jeszcze tutaj obrazek, że mech też jest wyposażony w taki duży blaster. I otwieramy. O, i aż wypadł tutaj ze środka miecz świetlny dla mecha. Worki 1, 2, 3, 4. Instrukcja. I to tyle, naklejek nie ma, więc ja idę składać i zaraz zobaczymy, jak to cudo prezentuje się na żywo. O tyle, o ile ten zestaw jest totalnie porąbany, jeśli chodzi o pomysł, to jest to naprawdę całkiem przyzwoity mech. Wydaje mi się, że wiele mechów, które wcześniej się pojawiały, szczególnie te Marvelowe, były gorsze od tego. No bo mamy tutaj duży miecz świetlny, mamy duży blaster i ogólnie rzecz biorąc, to ten mech przypomina takiego X-Wingowego Transformera i mimo wszystko wygląda też jak całkiem niezła zbroja dla Luke'a. Tak, porąbany zestaw, ale w sumie całkiem przyzwoity. Próbuję sobie wyobrazić, że mam teraz jakieś 5 lat i myślę sobie: o rany, ale to jest fajny robot! Biorę go do ręki, macham nim, no i może tam jedna noga odpadnie, ale szybko ją wepnę, no bo tak, jeśli chodzi o miejsca, którymi można poruszać i nimi pokręcić, jest spoko. Możemy ruszać nogą w biodrze, możemy ruszać nogą w kostce, możemy ruszać rękami w ramionach, możemy sobie opuszczać i podnosić ten napierśnik i możemy też kręcić tymi skrzydłami, które są zamontowane z tyłu. Te skrzydła od razu kojarzą się z X-Wingiem, bo jak pomyślę sobie o wszystkich tych małych modelach z polibagów, z gazetek i tak dalej, to one właśnie bazują na podobnych rozwiązaniach, więc od razu skojarzenie jest słuszne. Co więcej, kiedy umieścimy Luke'a w środku, tutaj możemy sobie zamontować miecz świetlny, tutaj blaster, albo i tutaj blaster, bo są dwa zaczepy, a i sam mech jest wyposażony w broń. O, zobaczcie, nacisnąłem i ręka by jej odpadła. Mamy miecz świetlny i mamy blaster. Czy strzela? O, strzela, więc możemy sobie oczywiście pogubić groszki, bo zakładam, że gdybym miał 5 lat, to bym ciągle te groszki gubił, więc warto mieć zapasowe groszki gdzieś na podorędziu, ale to jest naprawdę pod tym kątem całkiem spoko. I co istotne, to naprawdę na tak
patrząc na inne mechy, to ten wygląda wizualnie całkiem spoko. Jest stabilny, stoi na jednej nodze, stoi! Stoi na drugiej nodze, no jak go nie przewracam, to też stoi, o. Jest naprawdę całkiem nieźle wyważony, za to duży plus, mimo tego, że jak na Gwiezdne Wojny pomysł jest absolutnie porąbany. No i mamy też figurkę Luka, która jest naprawdę ładnie zadrukowana, zarówno na torsie, nóżkach, mamy też ładny, zdobny kask, buźka zadrukowana z dwóch stron, no i na wyposażeniu Luka też znajdziemy miecz świetlny, dokładnie taki jak ma mech, tylko nieco mniejszy, i blaster, dokładnie taki jak ma mech, tylko nieco mniejszy. Cóż, okazuje się, że mechy, mimo tego, że czasem są porąbane jako pomysły, to wizualnie są w stanie się bronić, pod warunkiem, że podchodzimy do nich nie jako kolekcjonerzy-zbieracze, tylko jako kilkulatek, który po prostu tym mechem będzie się fantastycznie bawił. Ten mech to nie UCS, on nie będzie stał na półce i dobrze wyglądał. Znaczy on w ogóle jakoś specjalnie dobrze nie wygląda, ale jako zabawka dla kilkulatka uważam, że będzie super, bo się rusza w wielu miejscach, bo ma miecz świetlny, bo ma blaster i jeszcze możemy schować Luka do środka, który też ma miecz i też ma blaster. I tak do tego zestawu podchodzę, bo absolutnie jako pomysł jest to porąbane. Nie wiem, czy LEGO w przyszłości ma zamiar wypuścić mechy w kształcie Sokoła Millennium, TIE Fightera, Destroyera, whatever, jakiekolwiek będą to pomysły, będą absolutnie tak samo dziwne, ale z drugiej strony wydaje mi się, że chyba taki mech ma więcej sensu niż dziwne mechy z Marvela, które nie dość, że są absurdalne, to są jakoś tak może, nie wiem, mniej bawialne, mniej estetyczne. Absolutnie przywykłem już do tego, że mechy w takiej formule się pojawiają, może się już do nich przyzwyczaiłem, może mi się opatrzyły, tak samo jak i brickheady, tyle że brickheady po prostu stoją, a mechem można się jakoś tak sensownie, fajnie pobawić. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!